Siedem drużyn złożonych z młodych zawodników stanęło w szranki w turnieju piłkarskim w Głuszycy. Na boisku Orlik zorganizowano zawody, które miały na celu odkrycie nowych talentów w tej dziedzinie sportu. Pomimo deszczowej aury, determinacja maluchów sprawiła, że atmosfera na murawie była bardzo gorąca. Zawody zostały zorganizowane przez klub MKS Włókniarz Głuszyca z pomocą Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. Do rywalizacji na boisku typu Orlik przystąpiły drużyny złożone z zawodników 8-letnich oraz młodszych. Ten turniej dzisiejszy jest rozgrywany w systemem 6 plus 1, czyli 6 zawodników polu, 1 bramkarz. To są dzieci z rocznika 2004 i młodsi. Też ten turniej jest koordynowany przez OZPN Wałbrzych, ponieważ oni też tam rozpisali cykl turnieju przez całe 2 miesiące dla różnych grup. Nam się udało wstrzelić w ten termin. Organizatorom udało się pozyskać również dodatkowe fundusze z programu małych grantów. Dofinansowanie pomogło w utworzeniu szkółki piłkarskiej, która z paru zawodników rozrosła się już do prawie 50 młodych fanatyków piłki nożnej. W ten sposób władze klubu poszukiwać chcą talentów, które później uprawiać będą tę dyscyplinę zawodowo. A strzelisz dzisiaj bramkę? Tak? A ile strzelisz bramek? Pokaż panu, ile strzelisz bramek dzisiaj? Pokaż. 4 bramki, czyli musimy iść chyba na boisko. Lubię bronić, a teraz gram na obronie. No na razie idzie nam dobrze, bo wygraliśmy w pierwszym meczu 2-0. Gospodarze z MKS-u Włókniarz byli tego dnia bardzo gościnni dla swoich rywali. Po paru godzinnych rozgrywkach najlepsza okazała się młodzieżowa drużyna Górnika Wałbrzych. Tuż za nią uplasowali się zawodnicy z Orlika Kłodzko oraz Górnika Nowe Miasto.